Tak wyglądało przekazanie betlejemskiego światła pokoju w zeszłym roku na cieszyńskim rynku. Gwarno, tłoczno i wesoło, bo była to okazja nie tylko do zabrania światełka do domu, ale także by się spotkać czy złożyć sobie świąteczne życzenia. W tym roku ze względu na pandemię nasza rzeczywistość wygląda całkiem inaczej, a betlejemskie światło jeszcze bardziej niż kiedykolwiek staje się symbolem nadziei i odmiany. W tym roku betlejemskie światło mieliśmy przekazane bezpośrednio przez chorągiew i światło do chówca przywiózł nasz komendant. Się staraliśmy, żeby światło jednak dotarło w każdy zakątek naszego powiatu. Odwiedziliśmy w zasadzie wszystkie gminy. W niektórych jeszcze przekazanie nastąpi. No nie możemy się spotkać. Zupełnie inaczej jest, kiedy właśnie jest taka sprzyjająca atmosfera, jest rynek, są światełka i w ogóle jest wyczuwalny ten duch świąteczny i właśnie każdy może sobie zabrać to światełko do domu bezpośrednio i postawić go na stole, no ale ten rok jest ciężki dla wszystkich. No i nie udało się tego tak zorganizować, dlatego staraliśmy się mimo wszystko dotrzeć wszędzie. Gdzie tutaj w Cieszynie można też to światełko jeszcze otrzymać, można sobie je odpalić? Przede wszystkim zapraszamy po światło do nas. Od poniedziałku do środy od godziny 17 do 19 będziemy tutaj mieć dyżur, więc żeby po prostu nie narażać nikogo na obcowanie z dużą grupą ludzi, tak można sobie przychodzić po prostu każdy, kto czuje potrzebę. Dodatkowo przekazaliśmy światło na parafię i katolicką, i ewangelicką i też informacja turystyczna zamku udostępnia światełko w godzinach swojej pracy. Powiedzmy o tej idei światełka i jakie hasło towarzyszy w tym roku przekazaniu tego światełka betlejemskiego. Hasło przekazania betlejemskiego światła pokoju co roku jest inne. W tym roku jest to światło służby. W związku z pandemią harcerze niosą służbę w całym kraju, również u nas w Cieszynie. Idea światełka jest taka, aby wzmocnić braterstwo tak naprawdę między ludźmi na całym świecie. Pomimo granic, pomimo różnych narodowości, pomimo koloru skóry, to braterstwo, ta przyjaźń tak potrzebna w obecnych czasach i w obecnej sytuacji. A skąd pomysł właśnie, żeby większe wydarzenie w związku z przekazaniem tego światełka zorganizować? Po prostu chodzi o to, że jak się ktoś zagłębi właśnie w to światło i zacznie analizować tą ideę, no to właśnie to jest po prostu realizacja idei, żeby spotkać się i żeby każdy zwykły człowiek mógł przejść, bo instytucje to symbol, tak, że jeśli przekażemy władzom miasta, no to, że to jakby już dotarło do miasta czy do gminy, a to tak naprawdę chodzi o to, żeby każdy z nas miał to światło i tą taką nadzieję, którą przynosi właśnie narodzenie Jezusa w sobie, w swoim sercu, w swoim domu. W tym roku pewnie tego brakuje, właśnie tego spotkania, tych wszystkich wydarzeń. No bardzo brakuje nam też jako harcerzom, brakuje tego wyjazdu, gdzie mogliśmy się spotkać z harcerzami i skautami no, praktycznie z całej Europy. Więc to też była dla nas taka wyczekiwana wycieczka i możliwość przeżycia czegoś w takiej szerokiej rodzinie skautowej, więc brakuje. Brakuje? Oj tak, brakuje. Brakuje dlatego, że harcerstwo to też działania takie bezpośrednie, interakcje. A tutaj mamy to duże ograniczenie. Zbiórki odbywają się, co prawda, ale jedyna możliwość to w tej chwili organizacja zbiórek online, gdzie już niestety wszyscy jesteśmy troszkę zmęczeni tą działalnością jedynie w sieci. No właśnie, pandemia ograniczyła te wasze spotkania, te wasze właśnie takie zbiórki na żywo, tej bezpośredniej interakcji, ale wy też się tutaj aktywnie włączyliście we wszelkie działania związane z pandemią. No tak, działamy do teraz, wszelakie różne akcje pomocowe rozpoczęliśmy na wiosnę jako, myślę, że jedni z pierwszych inicjatorów takiej akcji pojazd alarmowy, gdzie dowoziliśmy codziennie, praktycznie po kilka osób korzystało z tej pomocy i zakupy, i obiady, i leki, i różne potrzeby, które akurat osoby starsze i osoby, które były na kwarantannach zgłaszały. W tej chwili ta akcja i kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej mamy cały czas. To już MOPS kontaktuje z nami się bezpośrednio i wskazuje te osoby, które wymagają
udzielenie takiej pomocy w przypadku dowiezienia czegoś, jakichś najpotrzebniejszych artykułów. No oprócz tego mamy tutaj też właśnie drukna Alicję, koordynatorkę akcji szycia maseczek i tutaj może o całej akcji szycia maseczek to już Alicja powie więcej i szczegółowo, jak to wyglądało. No to właśnie już pytam, jak ta akcja przebiegała? Myślę, że sprawnie i to jest właśnie ta służba, o której mówi też tegoroczne światełko, tegoroczne hasło przekazania Betlejemskiego Światełka Pokoju, że w sytuacji, w której byliśmy potrzebni, wzięliśmy się po prostu do pracy, no i już na początku pandemii, kiedy była taka bardzo duża potrzeba po prostu szycia maseczek i te maseczki były potrzebne w różnych instytucjach, w różnych miejscach i też dla osób indywidualnych, no my wzięliśmy się po prostu do pracy. No i po pierwsze zakupiliśmy dosyć sporo materiału z naszych pieniędzy chówcowych, ale też pozyskaliśmy trochę materiału darmowego od różnych osób, zarówno z Cieszyna, jak i od rodziców i zaangażowaliśmy do szycia maseczek zarówno naszych harcerzy, niektórzy po raz pierwszy mieli szansę w ogóle dotknąć maszyny, a i tak świetnie dali sobie maszyny do szycia, i tak świetnie dali sobie radę, ale na przykład zaangażowało się dużo też sporo rodziców, babcie, czy też osoby, które w ogóle śledzą nasze działania jako harcerze i myślę, że gdzieś tam też zasialiśmy nutkę zainteresowania naszymi działaniami. No i chociażby zaczęliśmy od tego, że przekazaliśmy maseczki najpierw do pracowników poczty, później przekazywaliśmy właśnie bezpośrednio do MOPS-u. Wspierały nas też różne instytucje właśnie cieszyńskie. No i w ten sposób rozdaliśmy, już nie pamiętam, może Tomek, ty pamiętasz, 500-600 maseczek chyba takich własnoręcznie, tak, czy blisko 1000 nawet własnoręcznie szytych maseczek i to może się wydawać niewiele w skali całej Polski, ale dla nas tutaj na powiat uważam, że to było naprawdę dużo, no bo każda maseczka faktycznie była robiona naszymi rękami i też dostarczaliśmy w odpowiednie miejsca i też szukaliśmy tych potrzeb. Gdyby na teraz były one znowu potrzebne, no to myślę, że dalej bylibyśmy gotowi do pracy, no ale wiadomo, że te potrzeby zostały troszkę zaspokojone przez większe dostawy maseczek takich ogólnodostępnych. Harcerze, można powiedzieć, tutaj odnaleźli się w tych trudnych czasach i dali radę, działacie. Jak najbardziej tak. Może nie wszyscy sobie z tego zdają sprawę, ponieważ no, w obecnych też porze roku tych mundurów może tak nie widać, nie rzucamy się tak w oczy, no ale to też jakby dla nas nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby tą służbę na co dzień cały czas pełnić, żeby być właśnie no, czujnym, czuwać i zachęcamy do tego cały czas naszych drużynowych i żeby byli wyczuleni na też potrzeby, które dostrzegają wokół swojego miejsca zamieszkania. Od początku też mamy cały czas kontakt z szeroką rzeszą naszych harcerskich seniorów, instruktorów, których wspieramy, odpowiadamy na ich potrzeby też wszelakie. Także jak najbardziej mogę osobiście jako komendant powiedzieć, że jestem dumny ze swoich instruktorów, ze swoich harcerzy, którzy odpowiedzieli na tą służbę i z zaangażowaniem ją w dalszym ciągu pełnią. Czyli jeżeli będzie taka potrzeba, to jak najbardziej jesteście tutaj zwarci i gotowi i będziecie dalej pomagać. Oczywiście, że tak. Zawsze można kontaktować się z nami bezpośrednio na numer telefonu i na pewno zawsze postaramy się pomóc. No a teraz zapraszacie też po odbiór światełka tutaj do Was. Jeszcze raz to powtórzmy. Jeżeli ktoś nie ma, to może tutaj Was odwiedzić. Tak, od poniedziałku do środy, od godziny 17 do 19 jesteśmy, zapraszamy. Czyli od 21 grudnia do 23 grudnia w godzinach popołudniowych do Chówca na ulicę Żwirki Figury 2 można podejść z własnym lampionem najlepiej i wtedy światełko bezpośrednio przekażemy już osobie zainteresowanej. Bardzo Wam dziękuję za rozmowę.